Oto miasto Korinis. Około 2,5 tygodnia przed przybyciem paladynów na wyspę. Miasto cieszyło się dużą popularnością. Można było tu wszystko kupić. Ludzie przyjeżdżali z dalekich stron, by posłuchać historii ludzkości według Ewangelii Watrasa. Porządku pilnowali strażnicy miejscy. Dowodził nimi Lord André, jedyny królewski paladyn na wyspie, jak na razie. Władzę na wyspie sprawował syn króla Robara II, książę Harrowmont. W tym oto mieście mieszka bohater tego filmu. Nazywał się Robert. Swego czasu był najlepszym złodziejem chodzącym po Myrtanie. Był nawet odpowiedzialny za kradzież królewskiego miecza, który zaginął. Razem ze swoimi przyjaciółmi byli najlepszymi złodziejami w Myrtanie. Grimor oraz Gordon. Nasz bohater porzucił swoją pracę, gdyż po prostu żona mu kazała. Aktualnie pracuje jako rzeźnik u swojego szefa Olafa. Incoming! Grimor zaś prowadzi sklep, w którym handluje czym popadnie. Sklep cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony obcokrajowców. Dzień dobry. Co podać? Dawaj mi tu pan najlepsze pornosy, jakie macie! Gordon zatrudnił się w miejscowym klasztorze jako alchemik, lecz nie wychodziło mu to za dobrze. Ty, Gorduś, mamy zamówienie na 15 mikstur sprintu, 50 mikstur uzdrawiających, 64 eliksirów siły, 12 eliksirów zręczności, 666 mikstur szatańskiej magii i 44 eliksirów na potencję. Ciągle praca i praca. Mógł mnie ktoś zmienić od czasu do czasu. Chciałeś tu pracować, to teraz nie pierdol, tylko mieszaj te gumisoczki. Za godzinę mają wszystkie być. Kładę ci listę na drugi stół. Już się robi. A gdyby tak dosypać troszkę siarczanu sodu do mikstury zręczności, może zwiększyłoby to trwałość mikstury? O kurwa. Nasz bohater w dzień jak co dzień szedł do pracy. Dzień dobry, szefie. Gdzie się podziała pańska żona? O, dobrze, że już jesteś. Przykro mi to mówić, ale zwalniam cię. Co? Jak to? Ale dlaczego? Moja teściowa umiera i zostawiła mojej żonie majątek w wysokości kupy złota. A z racji tego, iż moja żonka przed chwilą zmarła na atak topora, majątek należy się mnie. Za te pieniądze opuszczę tę zakichaną wyspę i otworzę nowy sklep w Myrtanie. No ale co ja biedny zrobię? Przecież żona mnie ukatrupi. A to już nie mój problem. Znajdź sobie inną pracę czy coś innego. Ja już się muszę pakować. Miło było cię poznać, Robert. Cholera, niedobrze. Żona wieczorem wraca z pracy. Ech, muszę jej o tym powiedzieć. Zaraz wróci moja żona. Ciekaw jestem, jak zareaguje. A co ty tu robisz, nie robię jeden? Czemu nie jesteś w pracy? Wiesz co, kotku? Chyba mnie zwolnili. Ty nie, to ty kretynie, ty pajacu! Jesteś tępym debilem!
kochany! Miarka się przebrała! Wyprowadzam się do matki! Z nami już koniec! Nie jesteś mi wart! Już nigdy do ciebie nie wrócę! Nie no, ja nie wytrzymam! Kobieta mnie bije! Poddaję się! Dajcie mi wszyscy święty spokój! Domu od dawna. Dlaczego dowiadujesz się o tym dopiero teraz? Przyjęła to nawet dobrze. Problemy same się rozwiązują. Sprytnie. A co to za karteczka? W imieniu księcia Harmona informuję, że pan bla 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 dostał pan nakaz eksmisji? Witaj, książę. Statek Paladynów właśnie przypłynął. Czekaliśmy tylko na ciebie. Dobrze, żołnierzu. Możesz wracać na posterunek, nie na pewno. Powinien być mądrzej. Witaj, książę. Jak tam podróż, lordzie Hagenie? Podróż dobrze minęła, choć częste sztormy trochę irytowały. Mam nadzieję, że moi paladyni nie sprawią ci większych kłopotów. My tylko zbierzemy odpowiednią ilość rudy. Wracamy na kontynent. Możecie tu siedzieć tak długo, jak tylko chcecie. Dobrze cię znów widzieć, Harumoncie. I wzajemnie, Hagenie. Moja reakcja była taka sama. Przecież oczywiste. Czemu dowiaduje się o tym dopiero? Cholera, niedobrze. To mój ostatni kawałek mięsa. Będę musiał coś wykombinować. Ojcze, stąd czy nie ma, pierdolny się kieru, kurwa! Dobra, ja chciałem tylko... Kurwa, jak pierdolny z kurwa, synu i piasny! Zwierdalaj! Bo ja mu ci przypierdolim!